Słowa Ewangelii według świętego Jana. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo: kości jego nie będą łamane. I znowu na innym miejscu mówi pismo: będą patrzeć na tego, którego przebodli. Dziś kontemplujemy najświętsze serce Jezusa przebite za nasze grzechy. Dokładnie w tej przestrzeni, w tym jednym punkcie, w sercu Jezusa, krzyżują się dwie ontycznie różne rzeczywistości: tajemnica Bożego miłosierdzia i tajemnica ludzkiej niegodziwości. Nie było i chyba nigdy więcej nie będzie tak klarownego obrazu, w którym Boża Wszechmoc odnosi triumf nad bezmiarem ludzkiej niewdzięczności i zła. Zanim to boskie serce zostało przebite włócznią ludzkiej nienawiści, przebaczyło nam wszystkie nasze nieprawości. W sercu Jezusa widzimy jasno, że miłość odnosi triumf nad całym złem tego świata. Jedno kochające serce jest w stanie uczynić więcej dobra niż miliardy serc przepełnionych złem lub obojętnością. Kiedy dziś patrzymy na ten obraz, kiedy kontemplujemy światłość wypływającą z serca miłosiernego Jezusa, możemy być zupełnie spokojni, bez lęku i obaw. To serce nigdy nikogo nie oskarża. Ono zawsze kocha. Może właśnie dziś trzeba nam na nowo zaufać Jezusowi, wtulić się w Jego ramiona jako naszego najlepszego przyjaciela i wsłuchać się w rytm bicia Jego serca. Potrzeba nam tej bliskości Boga, którą mamy w Jezusie Chrystusie. Potrzeba nam Jego łaskawego spojrzenia, Jego dłoni gotowych do pomocy i serca, który nigdy nie przestaje nas kochać.